Na pewno rywale przede wszystkim zaczęli po tym drugim secie przegranym grać lepiej i wymusili na nas po prostu wyższy poziom. Nie ukrywajmy, że gdzieś tam się porotowaliśmy i było ciężko wrócić do grania. Szkoda też trochę tego tie-breaka, bo graliśmy na równi i gdzieś tam potem ten wynik się rozjechał. No, zacznę od tego, że fajnie, że chłopacy wszyscy pograli, natomiast wiadomo, wynik nie cieszy. Przegraliśmy 3-2. Natomiast myślę, że jakieś tam pozytywy tego spotkania można wyciągnąć. Na pewno też ważne było, żeby chłopacy, którzy grali mecz we Włoszech, troszeczkę odpoczęli. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kto dzisiaj będzie grał, kto nie. No, niestety nie udało się wygrać, szkoda, ale mam nadzieję, że to nie będzie coś, co będzie nam się działo długo w głowach. Trener zwracał nam uwagę, że gdzieś może w końcówce zabrakło nam troszeczkę z dwóch obron, bo one jednak dodają, oprócz tego, że szanse na wyprowadzenie kontrataku, to jeszcze dodatkowo jakby napędzają grę zespołu. Myślę, że gdybyśmy może obronili z 2-3 piłki gdzieś tam w kluczowym momencie, czy to w czwartym secie, czy to w tiebreaku, mogliśmy wygrać. Wróciliśmy, dostaliśmy tam dzień wolnego, później był trening. No i wiedzieliśmy, że trzeba mecz zagrać, chcieliśmy go wygrać. Nie udało się, no ale teraz już tylko głowami będziemy przy tym meczu w środę, który będziemy również chcieli wygrać. Nie ma co ukrywać, że ten mecz nie był o najwyższą stawkę ani dla nas, przede wszystkim ani dla nich, ale wiadomo, zawsze zespoły, które są niżej, zawodnicy chcą się pokazać, no bo jednak, co by nie mówić, przyjeżdżają do najlepszej drużyny w kraju i nieważne, jakie są okoliczności, każdy chce nam skopać tyłek, także My byliśmy zmotywowani, bo my cały czas myślimy o tym, że każda dobra akcja nasza, przetrenowana czy zagrana w meczu, może zaprocentować w tych ważniejszych meczach. Dla mnie każdy mecz jest czymś, na co pracuję, na co trenuję, żeby po prostu się pokazywać z każdej strony i z jak najlepszej strony. I troszeczkę jestem zły, że przegraliśmy to spotkanie, wiadomo, bo nie po to wychodzimy, żeby przegrywać. Chcieliśmy wygrać. Mam nadzieję, że już nie będziemy przegrywali.